Jak myślisz, który z tych dwóch ułamków jest większy, 3 siódme czy 1 przez pierwiastek z 7? Aby móc porównać te dwa ułamki, potrzebujesz umiejętności z tego filmu. No to zaczynamy. Widzisz tutaj ułamek 6 podzielony przez pierwiastek z 3. Wyrażenia takiego typu możemy przekształcić w taki sposób, aby pozbyć się tego pierwiastka z mianownika. O tutaj. Przekształcenie, które teraz wykonam, nie może zmienić wartości mojego ułamka. To co mogę zrobić z moim ułamkiem? Pomnożę go przez 1. Ale zrobię to sprytnie. Zobacz. 6 przez pierwiastek z 3 mnożę razy 1. Jedynkę zapiszę trochę inaczej. Mam 6 przez pierwiastek z 3 i jedynkę zamienię na pierwiastek z 3 podzielone przez pierwiastek z 3. To jest wciąż ta sama liczba. To wykonajmy mnożenie tych dwóch ułamków, tylko na razie nic nie skracajmy. W liczniku masz 6 razy pierwiastek z 3, czyli 6 pierwiastków z 3. A w mianowniku pierwiastek z 3 razy pierwiastek z trzech, czyli pierwiastek z 9. A to jest 3. Mamy 6 pierwiastków z trzech podzielone przez 3. Co możemy skrócić? Tej trójki i tej trójki pod pierwiastkiem nam nie wolno. Jedna z tych liczb jest pod pierwiastkiem. Ale możemy skrócić trójkę i szóstkę ale tylko dlatego że tutaj jest mnożenie skracam przez 3 i zostają mi dwa pierwiastki z 3 6 przez pierwiastek z 3 i dwa pierwiastki z 3 mają taką samą wartość gdy masz w mianowniku ułamka pierwiastek który jest liczbą niewymierną to możesz usunąć niewymierność z mianownika ułamka. Przekształciłem ułamek w taki sposób, że w mianowniku nie było już tego pierwiastka. Zobacz. Miałem 6 przez pierwiastek z 3, a potem zostało mi 6 pierwiastków z 3 przez 3. A w jaki sposób to zrobiłem? Pomnożyłem i licznik, i mianownik przez ten sam pierwiastek. Ten, który był w mianowniku na początku. To teraz przykłady dla Ciebie. Spróbuj usunąć niewymierność z tego mianownika. Zatrzymaj film, rozwiąż przykład samemu, a potem sprawdź swoje rozwiązanie razem z moim. Mamy tutaj jeden przez pierwiastek z 7. Aby usunąć niewymierność zmianownika, czyli pozbyć się tego pierwiastka z 7, o tutaj, pomnożę i licznik, i mianownik przez ten właśnie pierwiastek, czyli pierwiastek z 7. Zobacz, że ten ułamek to jest dokładnie 1. To mnożenie nie zmieni nam wyniku, ale zmieni się wygląd naszego ułamka. Jaki jest wynik mnożenia tych ułamków? W liczniku mamy 1 razy pierwiastek z 7, czyli po prostu pierwiastek z 7, a w mianowniku pierwiastek z 7 razy pierwiastek z 7, czyli pierwiastek z 49, a to jest 7. 1 przez pierwiastek z 7 to jest dokładnie to samo, co pierwiastek z 7 na 7. Przed nami takie zadanie. Mamy porównać te dwa ułamki, wpisując w tą kratkę znak większy lub mniejszy. Aby móc porównać dwa ułamki, muszą mieć one ten sam mianownik albo ten sam licznik. Tutaj nie mamy czegoś takiego. Musimy przekształcić któryś z ułamków. Zobacz tutaj. Mamy tutaj niewymierność. Spróbujmy ją usunąć. Czy wiesz w jaki sposób? Zobacz, w mianowniku mamy pierwiastek z dwóch, więc ja przemnożę licznik i mianownik przez ten sam pierwiastek, ten, który jest w mianowniku tutaj. Pierwiastek z dwóch. Oblicz teraz, jaki jest wynik tego mnożenia. W liczniku mamy pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 2. Pierwiastki możemy mnożyć i mamy pierwiastek z 6. A w mianowniku? 5 pierwiastków z 2 razy pierwiastek z 2. Zapiszę to. Pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to 2. Mamy 5 razy 2, czyli 10. To co nam zostało? W liczniku mamy pierwiastek z 6, a w mianowniku mamy 10. Pierwiastek z 3 podzielone przez 5 pierwiastków z 2 to jest dokładnie to samo, co pierwiastek z 6 podzielone przez 10. Pamiętaj, usuwanie niewymierności. Nie zmienia wartości Twojej liczby. Te dwie liczby są takie same. Wróćmy do zadania. Czy możemy teraz porównać te dwa ułamki? Zobacz, mają ten sam mianownik: 3 i pierwiastek z 6 na 10. Skoro mam ten sam mianownik, porównam liczniki. Tu jest 3, a tu jest pierwiastek z 6. To która z tych liczb jest większa? 3 czy pierwiastek z 6? Czy trójkę możesz przedstawić w postaci pierwiastka? Jaki to będzie pierwiastek? 3 to pierwiastek z 9. Pierwiastek z 9 jest większy od pierwiastka z 6, czyli 3 jest większe od pierwiastka z 6. Dlatego 3 dziesiąte jest większą liczbą niż pierwiastek z 6 na 10. Udało nam się porównać te dwa ułamki, ale mogliśmy to zrobić tylko dzięki usunięciu niewymierności. Gdy w mianowniku ułamka masz liczbę niewymierną, staramy się ją usunąć. W takim przykładzie wystarczy, że przemnożysz licznik i mianownik przez ten pierwiastek, który masz w mianowniku. Pamiętaj, usuwanie niewymierności zmianownika nie zmienia wartości Twojej liczby. Głodny wiedzy, obejrzyj pozostałe filmy o pierwiastkach i zasubskrybuj nasz kanał na YouTube.